snake? Chico, I wonder what he thinks of me. I have not seen him lately. Maybe he is angry. There is something I am hiding from Chico. Or I thought there was. It was. And then I... No, that is not right. But I am an angel of peace. I am a student. I am so tired. I will just lie here a while. Hej, cześć! Mano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Na start wykonamy sobie misję poboczną, która... Myślę, może być dość intrygująca, bo mamy uratować jakiegoś agenta wywiadu, który jest przetrzymywany dokładnie w tym samym miejscu, gdzie przetrzymywano Millera. Także może być interesująco, ale to się dowiemy na miejscu. No a potem oczywiście spróbujemy też wykonać tą misję główną, która się odblokowała, ale to dopiero jak... Wrócę do śmigłowca. Ciekawe, czy będę jakichś fajnych ludzi tutaj mógł znaleźć. Dobra, już sobie sam troszeczkę podświetlę. No, trochę ich tam pewnie będzie. To jest taki... mały fort, jeśli chodzi o siły sowieckie w tym regionie. Jeden w sumie z takich fortów. Patrzcie, dokładnie w tym samym miejscu. Nawet nie jest zmienione ustawienie nawet tego, jak on siedzi, jak jest skuty i tak dalej. O! Okej, okay, czyli nie dość, że członek sprzed 9 lat z bazy, to jeszcze ktoś bardzo ważny. Wreszcie. Okej, okay. A ten drugi? Ja nie wiem, czego, nie uśpiłem w sumie nad nadmiarem usypiaczy. O, to jest dobry człowiek. Ale burza piaskowa to jest piękne po prostu, jak się trafi. Dawaj, dawaj. Gleba. Trochę już mogę zostawić, ale... Lepiej go uśpić.
Zawsze będzie na glebie dłużej leżą. Headshot i morda w kubę. Analysis complete. Okej, Esko oczywiście zabieramy. No jak? Tutaj zostaje. I powinno zostać jeszcze tylko tych dwóch. Analysis complete. A ten w sumie idzie. Rzadka możliwość użycia tego, nie? Ale to be honest, to wygląda lepiej, kiedy oni tym balonem lecą. Bo tu się goś nawet odezwać nie zdąży, a tam jest takie: połóżcie mi! I leci! Albo: co jest do cholery? Coś ten deseń, nie? O, Eskę lubię. Panie. Chodź pan ze mną. Kurde, serio akurat ci muszą teraz wstawać. Widzisz takie: welcome! Punch! Yellow. Analysis complete. Dobra, jeszcze ten jeden, żeby w spokoju tego agenta sam zabrać. Tylko patrzcie, niby ten, niby przyjęte, ale wedle gry ktoś to jeszcze jest, bo nie pokazuj mi, że outpost jest przejęty. No i proszę, gra oczywiście w tym już wypadku ma rację. To skąd ten gość się tu wziął? A, dobra, to jest ten, co spał. Dobra. Czas zabrać do domu naszego ziomeczka. A to co? Zabieramy cię, gość. O, serio? Cutscenka? O! Czy to jest Kojima? Czy to jest Hideo Kojima? Nie wierzę, gościu, sam się do gry wkleił. What took you so long? We'll talk, but not here. Hideo Gear. Nie mogę. Normalnie to się nazywa sadzić easter egga z samym sobą, nie? Ja pierdzielę, Kojima sam siebie wrzucił do tego. Sam siebie wrzucił do swojej gry. Zmiana no, nikt mu nie zabroni, bo to w sumie jego granie. Niby na licencji Konami, ale wiadomo, no to Hideo Kojima jest tak naprawdę właścicielem całej tej marki Metal Gear. Nie tylko Soli, tylko w ogóle wszystkiego, co ma w sobie Metal Gear, to Kojima jest tego właścicielem, bo on to całe wymyślił. No co? Ratujemy naszego ziomeczka od wywiadu. O,
Proszę, proszę, czy to jest to? Czy to jest to, co czym myślę? Że Emerick zostanie wygnany? Myślałem, że to będzie wcześniejsze, ale to było z tą akcją w kwarantannie. Ale patrzcie. Może teraz go będą chcieli wygnać. O, dwie misje! Okej, okay, obie są powtórkowe. Tutaj co? A, to jest to, żeby gościa śledzić i tego jednego... No, tego jednego bynajmniej. Żeby zabrać. A tutaj to jest, żeby rozpieprzyć to. Dobra. Zobaczmy, jak tam kasety wyglądają. Co się stało w labie? Hamburgery. Kurde. O. To jest ciągle to. Dobra, nie. Jeszcze nie, ale mówię, muszę... Tym razem już na pewno. Kolejny odcinek muszę zrobić z... Muszę zrobić z... z kaset. No bynajmniej na pewno zanim wrócę do bazy. Ale póki co... Spróbujmy zająć się tą misją. Póki co mamy na liczniku 11 minut. Zobaczmy, jak to pójdzie. Pitch Dark. Wersji Total Stealth. Dobra, może być to, co mam. Czy ja chcę piesoło zmienić? No w sumie przydałoby się. Żeby dać mu stunowanie. Zamiast tego Fultona. No i co? Let's go! Okej, okay, tu możemy kascenkę pominąć. Tak niewiele to mija, ale... Wszystko, co znamy, to będę pomijał. No, co będę mógł, oczywiście. Then the rebel group United moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. United's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them U.S. military hardware. Intel's analysis suggests the brokers of front company, Cyphers, keeping tabs on United can tell us who's pulling its strings. Cel tej misji oczywiście znamy. Musimy dostać się do tej, wyłączyć i mam dwie opcje. Albo podłożę minę i to wysadzę na miejscu, albo, co może mi się wręcz bardziej opłacić, zanim tam oczywiście te wszystkie Walker Geary się zlecą. Bo oczywiście jest też target, żeby te Walker Geary do bazy wysłać. Czekaj, czy to będzie pokazane teraz, czy nie? Nie, jednak nie. Cold War standoffs, resource exploitation, tribal clashes. What's big business for developed countries has only brought conflict here. That mess you're standing in is just the latest example. Dobra, pogadali. The map has been updated. You've arrived at Masa Village. It's been turned into a supply hub for UNITA, meaning it'll be stocked with weapons and resources. Should be a thing or two that'll come in handy. Don't be shy. They deserve to be in better hands. Analysis complete. The map has been updated. Czy ja chcę wiedzieć, dlaczego oni mają przy sobie rakietnicę? Chyba nie. Congratulations, you played yourself. Ja jestem debilem. Ja jestem skończonym debilem. Ja tam chciałem iść z buta, a ja tam mam odkryty ten punkt.
pierdziele, już! Gleba! Cyk! I zabierać mnie tutaj! No debil! Skończony debil! Niewiara! Jak ja mogłem o tym zapomnieć? Już bym tam z buta biegł, nie? Okej, znowu się szybciej gra załadowała, niż kascenka przeminęła. No idea, nie? No idea. Jak wybrałem pierwsze, które się mu w łeb nie trafiło, a drugie już tak. Kolejnego. Czekaj, może najpierw zdejmijmy tego, a potem się. Okej, okay, i teraz zabierzmy tego. Bo nikt tego nie usłyszy. Subject on board. Leave the rest to us. Dobra, tu jest zbiornik, a tu obok chyba jest to właśnie, co musieliśmy wyłączyć. Wydaje. I co ważniejsze, nikogo tu chyba nie ma. Dobrze, w takim razie... Ja się cofnę. On miał tę rakietnicę? Tak. Dobra. Staty takie sobie. Dobra, w sumie fakt, jaką broń będę miał akurat teraz, to jest mało ważne, ale wolę mieć jednak usypiacz przy sobie. No bynajmniej na ten, podręczny, nie? Bo na główne muszę mieć rakietnicę. W sensie, no mógłbym sobie sam ją zrzucić, no ale jak mogę mieć za darmo, no to why not? Okej, czyli teraz tak wchodzimy. Wyłączamy. Cutscenkę pomijamy, bo ją oczywiście znamy. Dobra. To właśnie, żeby... Pierdalaj stąd. Dzień dobry. Jak ci mija poranek? Wypierdalaj stąd! Niemiłe. Ola. Ładnie zdjęty. Jeśli urwa wam audio na chwilę, to sorry, ale no... Musiałem coś wyciąć. No co?! No strzeliłem mu w łeb! Czemu zaliczyło, że trafiłem go w ramię?! Już tak fajnie wszystko szło! Tyle szczęścia, że był tutaj checkpointik. Nie będę się musiał użerać jeszcze raz z przechodzeniem. Czyli tylko w Extreme pewnie są te checkpointy wyłączone. W taki, a nie inny sposób. Ładnie, to bardziej na ślepo strzeliłem. No dobra. Rosja pierwsza, hej! Oskar, security agent, VS Fokker. Hej!
Dobrze, ile można? Jaki kontakt? Mission failed, boss. Boże, ja tam nie chcę specjalnie się zakradać, skoro mogę to z dystansu zdjąć. I tym bardziej użyć obok kontenera, żeby się do bazy od razu przenieść. Wow, no to mi się udało perfekcyjnie spierdolić. The remaining target is in the oily water separator tank. Destroy it. Facet nie zdążył nawet swojego kryptonimu przedstawić, nie? Ale oczywiście już centrala wie, kto gadał i kiedy. Znaczy dobra, wie gdzie, no bo kościół ma być jakiś lokalizator, no ale nie o co to chodzi. Jeden jedyny pocisk mi został, nie? Dobra, ale... Z racji, że nie ma tu nikogo, to powinienem móc teraz to bez problemu zniszczyć. Bum! Świetnie. Rakieta trafiła. Cutscenka teraz będzie, że jest wybuch i Walker Geary się będą zjeżdżać, ale mnie to totalnie nie obchodzi. Okej, nie wiem, czy mnie tak przyniosło, ale dobra. Ja już mam tutaj swoje wyjście. I oczywiście najpierw jeszcze im co nieco zabiorę. Adios. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Serio S? Myślałem, że będzie z nami B. A tu proszę. Dobra. Pewnie ten czas dużo tutaj załatwił. To oczywiście też pomijamy. Legendarny. Dobra, to jest akurat ten, którego ja zgarnąłem. O! The staff have found out everything that Emmerich's been up to. They're right on the edge. I need you to intervene before things get out of control. O! O, to jest to! Teraz będzie chyba wygnanie Emmericha z bazy. 9 years ago. This man acted as accomplice to the attack on Mother Base. He then provided support to Skullface. Conspiring with Eli, he repaired Sahelanthropus in secret. His research materials caused the leak at the quarantine facility, which in turn caused the Walbachia mutation, letting the parasites off their chains. We lost a lot of good men. He also stands accused of murdering one of his own family. Hiding the body. I haven't killed anyone. The rest is all wrong too. The inspection was supposed to help everyone. I sacrificed myself for my companions just as much as any of you. Why won't you believe me?
The prosecution calls a witness. Strangelove's gravestone. Haunted by her phantom. It's just a machine. Huey! Damn it, Huey! Open it now! Please! Let me out! Kill me! It recorded it all. Everything. Everything you did living together. How could a machine? You forced your own son into the cockpit of a Metal Gear, a test subject. Hal. His mother had to hide him away, and for that you locked her in that coffin. No! She did it herself! It was suicide! And even if I did, what right do you have? There's more. We have you to tell us everything you've done, everything you've thought, all this time. 9 years ago, you agreed to the inspection in return for Cypher's guarantee that you'd be spared. I thought it was real! We've reviewed into everything else that's happened since you arrived here. Please. Guilty! All counts. Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! We exist outside the law. What should we do, boss? Just give the order. We'll handle the rest. Prepare a life raft. Big enough for one. Food and water, too. Boss. He's leaving. He's responsible for all of this! Think of all the men! He didn't lose a damn thing! This is the enemy! And he's here on his knees! Us. You are right. He is not one of us. But we are not responsible to judge an enemy. He leaves Mother Base, and that'll be the end of it. Touch me! I'm innocent! You're the murderers! Snake! You should be in this boat! There'd have been no inspection if it weren't for your precious nuke! I risked my life trying to save you all! How can you do this? Am I the only sane one here? It's not my fault! Look, you can't discard your phantoms forever, Doctor. Son of a bitch will make it, you know. I can see it now. In no time, he'll be telling tales about the black-hearted Diamond Dogs. The Shining White Knight, blabbering on about our injustice, hiding behind his fool's idea of morality. And all the other fools will stand around, nodding with every word he says. No. One day he'll see through the lies he's built up.
realize what kind of man he really is. What goes around comes around. You can't run from yourself forever. No też nie ma co mówić, Emerick sam sobie na to zapracował. O, proszę, i kolejne kasetki jeszcze się odblokowały. I to mi akurat bardzo na rękę. O, właśnie ten kluczowy przedmiot, notatki Emericka. Te kolejne eblewaty. Ataku Spirit, okej. Okay. Chyba coś w kanji napisane, tak mi się wydaje. Side-ops list updated. Boss, maybe you realize by now, but there's no other way to say it. Quiet's gone. She pulled the ammo stun stowed away on a departing chopper. After pinpointing which she took, we figured out her destination. Afghanistan. Get after her. Only you can do this. Boss, I told you this would happen. I wish I could say good riddance. But Quiet knows too much about us. We can't just leave her out there. Remember what you told me when she first got here. One of these days, we're gonna have to kill her. When the time comes, I'll pull the trigger. I'd say that time has come. Serio? Quiet? Uciekła? Nie no, nie gadaj. Nie gadaj. Serio? Kolejne misje się odblokowały. Trzy nowe. O Jezu, o Boże, ale to będzie ciężkie do zrobienia nas na tym. Nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe, przecież ja nie będę mógł nawet zrzutu sobie ogarnąć. Do bazy też nie będę mógł tego wysłać. Chyba. Ja pitole. Ej, nie, ja nie wiem, jak ja to zrobię. Ale to jest chyba jeszcze gorsze. Jest to Helanthropus w wersji EXTREME. Extreme Code Talker. No tutaj te babki mogą być tylko problem, ale je mogę też oczywiście wyminąć. Total Stealth to będzie w miarę okej. Okay. Ajajaj. Ale okej, okay, ale kurde, myślałem, że będzie misja na Quiet. Nie ma. A może to jest pobocznik, czekaj. Tak, jest. Secure Quiet. Dobra, to myślę w następnym, znaczy nie w następnym, bo w następnym będziemy oczywiście słuchali kasetek, a w następnym będziemy właśnie zajmowali się, myślę, Quiet. Dobra, no to co, ode mnie to będzie tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale, zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Cześć!